Pierwszy raz zasiadłem na rowerze, jak kolega miał duży taki, nie pamiętam nazwy tego roweru, to nie wiem, czy to była Ukraina, czy nie, ale to był mój pierwszy raz, ta moja pierwsza przejażdżka, 6 metrów, zjechałem i wywróciłem się. To była moja pierwsza przejażdżka, mając chyba bodajże 7 lat. Od tego się zaczęło. Dłuższe rowerowe wyprawy zaczęły się, mając około 30 parę lat. To były takie dłuższe wyprawy rowerowe. Ale jeździłem, że tak powiem, dla siebie i któregoś dnia na szlaku stwierdziłem, ja to robię tylko dla siebie, a mogę jeszcze coś komuś pomóc ewentualnie. I tak powstała właśnie idea pomocy tutaj Małopolskiemu Hospicjum dla Dzieci. Ostatnia wyprawa, to była 9. wyprawa dla Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. Była to wyprawa do Nepalu. W sumie to był trekking i wyprawa. Trekking polegał na aklimatyzacji pod wyprawę rowerową, która osiągała przełęcz 5400. Trekking zazwyczaj trwa 14 dni. No, ja zrobiłem to w 9 dni. Ten rajd rowerowy wokół 8000 Annapurny. To był najcięższy rajd rowerowy MTB. Drugi dzień był bardzo mocno wyczerpujący. Był podjazd na 70-kilometrowy na 3600 metrów w górę. Na trzecim dniu stwierdziłem, że muszę zrezygnować ze względu na problemy zdrowotne, które wystąpiły już na Kalapatar. Bardzo mocne przeziębienie i problemy z oddychaniem. Cel został osiągnięty dla mnie ze względu na to, że zostawiłem flagi na Kalapatar, chociaż pozostaje pewien niesmak ze względu na ten rajd rowerowy, który nie został ukończony. Udział w tym rajdzie rowerowym to był po prostu prezent urodzinowy dla mnie i ja chciałem się po prostu tym prezentem podzielić właśnie tu z Małopolskim Hospicjum Dziecięcym. Małopolskie Hospicjum dla Dzieci opiekuje się przewlekle i nieuleczalnie chorymi młodymi ludźmi w ich domach, w otoczeniu bliskich, tam gdzie czują się bezpiecznie. Przyjeżdżają do nich lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci. Tam otrzymują pełną pomoc, jeżeli chodzi właśnie o pielęgnację, o kontrolę stanu zdrowia, ale też pomoc w nagłych sytuacjach, wtedy, kiedy dzieje się coś niepokojącego. To jest właśnie dla nas najistotniejsze, żeby otoczyć rodzinę opieką, dlatego że kiedy choruje dziecko, choruje cała rodzina. Ta niepewność, ten strach, to jest ich codzienność. I bardzo istotne jest dla nas, żeby dać im tę siłę, żeby mogli funkcjonować, wiedząc, że ta opieka jest w każdej chwili. Odkąd jesteśmy w hospicjum, a już jesteśmy no, 6 lat, choć na początku bardzo się broniłam, bo no, ja nie dam sobie radę, jak dawałam, przecież wszystko ogarnę. To był wielki błąd myślenia mój, bo hospicjum bardzo nas odciążyło, no, psychicznie, medycznie tak samo. Gdyż jak się coś dzieje, zawsze mogę na nich liczyć. Nie jest łatwo, bo z takim dzieckiem nigdy nie było i nie będzie, ale ułatwia nam to życie, tym bardziej, że jest rodzeństwo i możemy starać się jakoś w miarę chociaż normalnie funkcjonować. Małopolskie Hospicjum dla Dzieci można wspierać na różne sposoby. Oczywiście są to zbiórki rzeczowe, które pomagają nam przygotować takie paczki pierwszej potrzeby i pierwszej pomocy dla naszych rodzin. Są to zbiórki finansowe. Można zostać wolontariuszem, do czego zachęcamy, dlatego że wolontariusze są potrzebni właśnie po to, żeby odwiedzać nasze rodziny, ale też przy okazji różnych akcji. Bardzo doceniamy wszelkiego rodzaju inicjatywy, takie jak wyprawy dla Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. To jest niezwykłe, dlatego że Sylwek podróżuje po miejscach niebezpiecznych, nieznanych, trudnych. Opowiada o działalności Małopolskiego Hospicjum wszystkim osobom, które napotka, ale też opowiada o problemach osób chorujących przewlekle i nieuleczalnie, o potrzebach tych osób i ich bliskich. Dla Małopolskiego Hospicjum Dziecięcego zawsze jest warto jeździć na rowerze, zawsze jest warto promować, mówić, rozmawiać z ludźmi. To jest moja pierwsza taka poważniejsza wystawa jako artystki indywidualnej. Realizuję ją tutaj w Ardzonie, w Nowej Hucie, dlatego że tutaj mieszkam i jest mi to miejsce bardzo bliskie.
Ten jako tłum to jest efekt moich badań, które trwają już właściwie 3 lata, dobiegają końca. Jest to fragment mojego doktoratu i zaczął się on od zadawania pytań o selfie. A dlaczego robimy selfie, w jaki sposób robimy selfie, po co nam to jest, czy daje nam to szczęście, jakie emocje wywołuje. No i w ten sposób, testując różne możliwości, sposoby używania przez nas selfie, zdałam sobie sprawę z tego, że jest to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, który nic nie wyjaśnia, co dotyczy naszej tożsamości i naszego uwikłania w współczesną architekturę cyfrową. I po prawdopodobnie chyba 1,5 roku, zamiast skupiać się na selfie i na nas, zaczęłam zwracać uwagę na właścicieli prywatności, jak to tak można roboczo nazwać, czyli te podmioty, które oczywiście są instytucjami, ale również za tymi instytucjami kryją się ludzie, których znamy, jak Elon Musk, Jeff Bezos czy Mark Zuckerberg. W jaki sposób te osoby czerpią korzyści z naszych danych behawioralnych, które zostawiamy właściwie w każdej aplikacji, którą wykorzystujemy.